Internet jest miejscem, które jest w stanie zmienić wszystko w coś niepokojącego. O czym przekonaliśmy się już niejednokrotnie, analizując konkretne fenomeny z internetu i dzisiaj analizujemy następne. Analog horror z bajki W głowie się nie mieści. Czyli bardzo niewinnej, kolorowej, miłej bajki dla dzieci, która jednak przez internet została przemielona w coś naprawdę przerażającego, powiązanego z depresją czy zaburzeniami psychicznymi. W związku z czym, moi drodzy, nim zaczniemy w dzisiejszym materiale, dotykać będziemy naprawdę bardzo mrocznych tematów, takich jak depresja, zaburzenia psychiczne, zabójstwo, trauma i tym podobne. W związku z czym, jeżeli są to tematy dla ciebie zbyt mocne, proszę nie oglądaj tego filmu, gdyż to będą główne tematy, którymi się dzisiaj będziemy zajmować. Niemniej, jeżeli zmagasz się z podobnymi zaburzeniami i potrzebujesz pomocy, w opisie tego filmu znajduje się telefon zaufania, na który wręcz wskazane jest zadzwonić w momencie, kiedy zmagasz się z bardzo podobnymi problemami w swoim życiu. Powiedziawszy to, przejdźmy już do filmu. Siemano wszystkim, tutaj Mondar, witam was serdecznie w kolejnym filmie i dzisiejszy analog horror będzie trochę poważniejszy od wszystkich pozostałych, którymi zajmowaliśmy się przez ostatni czas. Ostrzeżenie mieliście na samym początku tego filmu. Jeżeli tematy takie jak zabójstwo czy choroby psychiczne was naprawdę ruszają, to nie oglądajcie tego filmu, bo będzie w nim tego dosyć sporo. Powiedziawszy to, zaczynajmy od samego początku. Analog horror z W głowie się nie mieści powstał na podstawie bajki Pixara W głowie się nie mieści, której druga część pojawiła się w kinach w lato tego roku, aktualnie jest dostępna na Disney Plus. Jeżeli ktoś nie wie, bajka skupia się na postaci dziewczynki Riley oraz jej emocji, które sterują nią, znajdują się w jej głowie i mniej więcej odpowiadają za jej, powiedzmy, że stan psychiczny. I wymienić możemy kilka postaci, które symbolizują konkretne emocje w głowie Riley. Mamy tutaj szczęście, złość, strach, obawę, zazdrość czy nudę, niemniej owych emocji jest sporo więcej. I w dwóch filmach animowanych, na podstawie których powstał ten analog horror, owe emocje robią wszystko, żeby Riley żyło się jak najlepiej, w jak najlepszym szczęściu. Chcą dla niej jak najlepiej. Niemniej w tej wersji historii w jej głowie pojawiła się nowa emocja, czy może nawet stan psychiczny, bardzo podobny do depresji, który zabija wszystkie pozostałe emocje i stara się przejąć kontrolę nad wszystkim i chce dla Riley jak najgorzej. Jak wszyscy wiemy, w bajce no, jest to całkiem normalne, prawda? Niemniej, jeżeli chodzi o internet, ma on taką właściwość, iż najmilsze rzeczy jest w stanie zmienić w coś naprawdę okropnego i przerażającego. A gościu z kanału L30K72, którego przez resztę tego filmu będę nazywał po prostu L30, stworzył analog horror związany z W głowie się nie mieści. Na jego temat pisaliście do mnie całkiem często przez ostatni czas, żebym w końcu się mu przyjrzał i robimy to dzisiaj. Wszystko w zasadzie zaczęło się od niewinnych teaserów tej serii, które są po prostu krótkimi scenkami nieposiadającymi jakiegokolwiek lore, więc z czystym sumieniem możemy je pominąć. Od razu przejść do pierwszej taśmy W głowie się nie mieści. Jakkolwiek to nie zabrzmi, straumatyzowany. Wszystko zaczynamy w umyśle Riley, która w kółko przypomina sobie dokładnie to samo wspomnienie. Dodatkowo dowiadujemy się, że kondycja Riley jest aktualnie poza kontrolą, natomiast Radość, czyli postać Joy, chciała usunąć to wspomnienie z jej głowy, co niestety nie powiodło się. Następnie otrzymujemy wgląd na to wspomnienie, które wydaje się być swego rodzaju wypadkiem samochodowym. W nowym wspomnieniu otrzymujemy standardową, do bólu typową dla analog horrorów scenkę, niepokojącym głosem mówiącym. Czy kiedykolwiek zastanawiałaś się, dlaczego czujesz się w ten sposób, kiedy w twoim życiu nic nie ma sensu? Wtedy do czynienia masz z... No właśnie, niestety zostało to cenzurowane, niemniej najprościej mówiąc, chodzi tutaj o depresję. Następnie pokazana zostaje nam nowa emocja w umyśle Riley, która właśnie zachodzi z części od tyłu i jak gdyby opętuje je. Następnie dowiadujemy się, że szczęście wykazuje pewne zmiany na przestrzeni kilku ostatnich dni. Następnie otrzymujemy wgląd na postać szczęścia dnia zerowego, dnia drugiego, kiedy coś jest nie tak z jej oczami, dnia piątego, kiedy widać, że coś jest naprawdę nie na swoim miejscu, oraz któregoś z następnych dni, kiedy ewidentnie szczęście jest już niebezpieczne dla całej reszty postaci w okolicy. W związku z tym obawa wykazała pomysł zamknięcia jej w słoiku. To się źle kojarzy z przyczyn bezpieczeństwa. A oto szczęście w słoiku. Dodatkowo w siedzibie uwolniony został dziwny, śmierdzący zapach. Następnie akcja przenosi się do coraz to kolejnych postaci znanych z samej bajki, które są atakowane i infekowane czy opętywane przez tą nową, złą emocję.
Następnie na ekranie pojawia się strach, który widać, że został już zaatakowany, gdyż z jego ust leje się krew. Zazdrość wydłużyła swoje kończyny. Krótko potem zazdrość zdołała wyciągnąć szczęście ze słoika. Niestety niektóre emocje nie dały rady przeżyć. Następnie widzimy coraz to kolejne emocje znane z bajki, które są, powiedzmy, że dość mocno zmasakrowane. Oczywiście wszystkiego nie mogę tutaj pokazać, bo jak wiecie, jesteśmy na YouTubie. Następnie strach stwierdza, że odraza również została zainfekowana, niemniej objawy w jej przypadku były trochę inne. Następnie widzimy odrazę, która jest jakaś taka dziwnie spuchnięta i również leje się jej krew. Wstyd okazuje się również być jednym z zainfekowanych, a chwilę później akcja ponownie skacze do tej nowej emocji, którą nazywać będę depresją. Ten następnie w standardowy dla analog horrorów mówi. W tym miejscu odcinek ten dobiega końca, więc może od razu przejdźmy do odcinka drugiego, którego nazwa to QTJDPTJT. I oczywiście, że nie oznacza to nic, poza tym, iż jest to informacja zaszyfrowana kodem Cezara i po jej odszyfrowaniu otrzymujemy słowo psychoza, tylko że w innym języku. Następnie obserwujemy samą Riley, która próbuje popełnić Niemniej następnie akcja znowu przenosi się do jej umysłu, kiedy widzimy nasze emocje, próbujące w jakiś sposób przeżyć w całej tej masakrze, która ma miejsce wewnątrz. Rack stwierdza, że to nie ma żadnego sensu, aczkolwiek nie wie do końca, o co chodzi. Jednak na szczęście udało im się uciec, chociaż nie mają za bardzo planu. Dowiadujemy się ponadto, że zazdrość została odstrzelona z shotguna prosto w głowę przez Nudę, natomiast obawa z jakiegoś powodu ma najpewniej wydłubane oczy. Niedługo później nasza trójka zostaje zaatakowana przez Radość, która później dostaje strzałem z shotguna prosto w głowę od Nudy i aktualnie wygląda tak. Następnie widzimy ponowne pojawienie się szczęścia, które jednak znowu zostaje zainfekowane przez depresję, aczkolwiek niedługo później akcja ponownie wraca do Riley, która chciała popełnić samobójstwo, niemniej na miejscu pojawiła się jej matka, która powstrzymała ją przed tym. Zadzwoniła po ojca Riley, który za niedługo ma pojawić się na miejscu, a także pytają, czy zażyła już swoje lekarstwa. W tym miejscu odcinek ten dobiega końca, na samym końcu natomiast znajduje się kod QR prowadzący na konkretną stronę, która opisuje dokładnie, czym właściwie jest choroba, jaką jest psychoza. W związku z czym właściwie jest psychoza i dlaczego jest aż tak istotna w sprawie tego analog horroru. Psychoza to poważne zaburzenie psychiczne i osoba w tym stanie ma trudności z odróżnieniem tego, co jest prawdziwe, a co nie jest. A w głowie takiej osoby pojawia się sporo fałszywych myśli, nie mających zbyt dużego związku z rzeczywistością. Osoby te siłą rzeczy nie mają pewności do tego, co jest prawdziwe, a co nie jest prawdziwe. Niekiedy miewają również halucynacje. I w tej serii Riley niestety jest ofiarą tego zaburzenia, albo nawet kilku innych zaburzeń. Bo tutaj między innymi o schizofrenii czy dwubiegunowości, która zresztą została już zasugerowana w jednym z teaserów tej serii. Zatem podsumujmy sobie to wszystko. W głowie Riley pojawiła się tak jakby nowa emocja. Psychoza, depresja, jak zwał tak zwał. I ona nie chce dobrze dla Riley. Cała reszta postaci, jak zresztą wiemy z dwóch filmów z W głowie się nie mieści, które już powstały, chce dla Riley jak najlepiej, chociaż często się nie zgadzają, to jednak chcą jak najlepiej dla tej dziewczynki. Nie można tego natomiast powiedzieć o tej postaci. Ona chce jak najgorzej, chce doprowadzić ją do jakiegoś załamania nerwowego, wpycha do jej głowy fałszywe myśli i fałszywe wspomnienia. Wspomnienia z wydarzeń, które nigdy się nie wydarzyły, bądź wydarzyły się w trochę inny sposób niż Riley je pamięta w tym momencie. Mowa tutaj mianowicie o pewnej rozbieżności pomiędzy wydarzeniami z wypadku, między tym, jak Riley o tym mówi, a w jaki sposób mówi o tym jej matka. Wszystko składa się w taką całość, wedle której Riley pamięta wypadek, który faktycznie miał miejsce, jednakże pamięta go w zupełnie inny, dużo bardziej pesymistyczny sposób względem tego, jak było naprawdę. I za tym wszystkim stoi właśnie ta nowa emocja, nowy stan, który pojawił się w jej głowie. Stan, który powoli, stopniowo zabija całą resztę emocji, które chcą dobrze dla Riley. Jest jak pasożyt, który powoli pozbywa się wszystkiego, co dobre w jej głowie. Jest to smutne, okropne, niesamowicie przygnębiające. W związku z czym poddaję pod wątpliwość zasadność robienia analog horroru z bajki dla dzieci. Totalnej bajki dla dzieci, bez czegokolwiek niepokojącego w niej. I to jeszcze analog horroru o tak niepokojącej i dosłownej, dosadnej tematyce jak depresja. Brzmi to naprawdę strasznie, jednakże z tyłu głowy trzeba mieć, że jest zawsze wyjście z takiej sytuacji. Jeżeli ktoś choruje na depresję, powinien zwrócić się o pomoc, której potrzebuje. Czy to pomoc psychologiczną, czy do swoich najbliższych, czy to do ludzi ze swojego otoczenia. I to też jest wiadomość do was, bo podejrzewam, że pośród was mogą być osoby, które zmagają się z podobnymi problemami na co dzień. W związku z czym pamiętajcie, że nie jesteście w tym sami i są tutaj w okolicy ludzie, którzy chcą wam pomóc. W związku z czym w opisie tego filmu pozostawiam telefon zaufania. Możecie na niego zadzwonić i skorzystać z oferowanej tam pomocy. W obliczu takich sytuacji
sytuacji, nie bójcie się prosić o pomoc i pamiętajcie, że nie jesteście sami. I w kontekście tego Anala Kurroru, no z mojej strony to jest wszystko. Nie uważam, że był jakoś mega turbo super, myślę, że trochę zbędnie zmienia coś naprawdę miłego i fajnego w coś obrzydliwego, okropnego. Oczywiście, że są w internecie osoby, które lubią twórczość tego typu i będą to dalej oglądać, no ja się do nich nie zaliczam. Horror w internecie moim zdaniem jest na miejscu, póki nie przekroczy pewnych granic, które jednak ten analog horror troszeczkę moim zdaniem przekroczył i przesadził z tym. Co nie oznacza, że jest zły czy coś, bo jest realizowany w porządku. No nic, napiszcie mi w komentarzach na dole, czy podzielacie moje zdanie w tej kwestii, czy być może nie do końca się z nim zgadzacie. Czekam na wasze odpowiedzi w komentarzach na dole. No i na ten moment te dwa odcinki to jest wszystko. Więcej póki co się nie pojawiło, co nie zmienia faktu, że kolejne odcinki są w drodze, które jakoś będą rozbudowywać ten lore i jeżeli pojawi się w tym wszystkim coś interesującego, to ja oczywiście nagram o tym materiał i was poinformuję, aczkolwiek to już za jakiś czas. Ja niestety nie jestem w stanie stwierdzić, iż jestem jakimś fanem tego typu produkcji. Myślę, że siłą rzeczy to jest już trochę przesada co do niepokojących rzeczy, jakie można pokazać w analog horrorze, chociaż niekoniecznie musi tak być. No i moi drodzy, skoro tym materiałem powróciliśmy do analog horrorów po trochę dłuższej przerwie, to chcę wam zapowiedzieć coś naprawdę mocnego. Film, nad którym pracowałem od bardzo długiego czasu i będzie on trwał około 2 godziny, może 2,5 godziny. Jeszcze zobaczymy, ponieważ ostatnie poprawki na niego lecą i zobaczymy, jak to finalnie będzie wyglądać. Niemniej w przyszłym tygodniu zarezerwujcie sobie 2 do max 2,5 godziny czasu, gdyż pojawi się mój ogromny materiał z wyjaśnieniem całego. Dla ludzi, którzy są bardziej znajomi z tematem, jest to chyba oczywiste, że Lord Zayn jest gigantyczny i można o tym mówić godzinami i taki właśnie będzie ten materiał. W Polsce wcześniej nie ukazał się żaden film odnośnie, więc ja będę pierwszy oczywiście, w związku z czym poczekajcie, w przyszłym tygodniu pojawi się naprawdę mocarny materiał. Wyczekujcie, bo uważam, że naprawdę jest na co czekać. Słyszymy się wkrótce.